Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tego osiedla, raczej miejscowości, nie osiedla. Jestem dzisiaj w Kaziku Dolnym, a dokładnie już koło miejscowości Parchatka, koło Kazika Dolnego. I tam w oddali mamy płaskowyż na Męczowski, który powstał według badaczy, ale według mnie to on powstał tak pomiędzy 50 a 30 tysięcy lat temu. W wyniku cofania się lodowców przez nasze piękne tereny Polski. Jest majestatyczny. Jest to skała wapienna. I wapień, jak wiemy, bardzo dobrze poddaje się działaniu wody. Więc w tym wypadku, jeżeli by się pewnie dobrze poszukało, to byłyby pewnie jakieś jaskinie. Ale to tylko moje nędzne domysły. Tereny koło Kazimierza są bardzo majestatyczne i fajne. I naprawdę warto odwiedzić te miejsce. Bo jest to naprawdę fajosko. Powiem szczerze, wielką frajdą było tu przyjechać. You cycled 21 kilometers within 1 hour 4 minutes and 52 seconds. Last kilometer took you 2 minutes and 50 seconds. Heart rate is 139. Tu mamy jakieś chatki. Riverside się zajebiście prowadzi. Specjalnie go wyszykowałem na wyjazd. Przez 2 dni go smarowałem, czyściłem. Sprawdzałem wszystko, szpilki, nie szpilki, łańcuch. Wszystko jest good. I fajnie jest jechać. Nagrywam to telefonem, jadąc ponad 30 km na godzinę. A teraz jadąc bez trzymanki. Więc jak widzicie, tak wygląda płaskowyż na Męczowski. Tam mamy Parchatkę. Zajebiście. Ale lepiej zrobię, że stanę, żeby wam to pokazać lepiej. O, stanąłem na boku. Workout paused. I teraz zobaczcie, tutaj od tej miejscowości dopiero się zaczyna. I to jest właśnie formacja polodowcowa. On się ciągnie aż po Bochotnicę, Kazimierz Dolny i jeszcze tam dalej. No dobra, to był taki krótki film. Trzymajcie się, Piorun Elektryk.